Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj vloga zaczynamy z takiego pięknego miejsca. Zielono, pięknie, słonecznie. Posłuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się już z Wami z tej strony. Słońce strasznie razi. Mamy wczesną godzinę, bo jest dokładnie godzina 8, za chwilę nawet. No muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam takie poranki. Tak, tutaj na tym stawie. W takim okresie właśnie lato. My tu bardzo często przesiadujemy. W sumie to tak, wiecie, taki piknik, jakby rozkładamy kocyk, bierzemy jakieś smakołyki i siedzimy tutaj z dziewczynami, rzucając kamyczki albo szyszki do wody. No i tak, właśnie dzisiaj zaczynamy kolejny nowy tydzień. Słuchajcie, impreza wczorajsza udała się po prostu bardzo, bardzo. Uwielbiam to miejsce, zielono, pięknie. Także czego chcieć więcej, jadę do domku, bo tak stanęłam tutaj, a powiem Wam szczerze, że ten asfalt jest tu na tyle... asfalt jest tu na tyle, słuchajcie... No, wąski, że raczej bym się tutaj z samochodem nie minęła, musiałabym tak konkretnie zjechać na bok. Także jadę do domku, kawę piję i zabieramy się za ten dzień. Taka piękna pogoda, świeci słońce, więc to jest najlepsza opcja, najlepsza pora na to, żeby zrobić pranie, tak? Kocham, kocham robić pranie i kocham... wieszać je właśnie na ogrodzie, także dzień dobry! No dobra, ja aktualnie biorę się za umycie podłogi, więc mój mop z Wileda, a także płyn konwaliowy, który słuchajcie, dostaniecie w Niemhem. Ja nie szczędzę takich płynów. Muszę zrobić sobie zamówienie, bo niestety wszystko mi się powoli kończy, bo odkąd zabrałam się za intensywnie za sprzątanie i mopowanie, to niestety, ale no, teraz idzie tego, więc ja zabieram się za porządki, za sprzątanie i tutaj jeszcze tak, z poziomu mopa, pamiętajcie, że w Niemhem macie minus 5% z kodem siarka 5, także możecie sobie na wiosenne porządki coś pozamawiać. Mamski, chodź tu siwko. Co ty robisz, mamski? Mamusiu? Mamusiu! Cześć, cześć. O, Pusia jeszcze tu. Pusia. Moje pieśki. Chodź, Pusia. Tak, umyłam podłogę, więc teraz sobie siądę na chwilę na huśtawce i posiedzę w pięknym słoneczku i oczywiście wszystkie psy się tutaj zleciały, znowu będę zasłaniać oczy, ale muszę Wam powiedzieć, że jest dobrze. Jutro jadę do Gabrysi na paznokcie, bo niestety, ale już mam taki odrost, ale powiem Wam szczerze, że idealnie się trzymają teraz, naprawdę. Tak. Pięknie zadbana cera. Patrzcie, jaki piękny glow. No i jako co ty chcesz? Idź, idź, idź. Dzisiaj użyłam sobie tego podkładu z Elever, powiem Wam. Cała pielęgnacja, tonik, serum i ten Elever. I przepięknie wygląda, zdrowo. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że dawno moja skóra tak dobrze nie wyglądała i naprawdę... Nawet jak mam ten, słuchajcie, botok zrobiony na czole i te zmarszczki są delikatnie wygładzone, to powiem Wam szczerze, że wygląda to przepięknie, zdrowo. Także ja się bardzo cieszę. Dbajcie o siebie, dziewczyny, dbajcie. Tu nie mówię, żebyście szły się oszczekiwać, ale pielęgnacja. A ja jeszcze za chwileczkę idę zażyć sobie suplementy. Tak, bo jeszcze nie brałam.
ale korzystam z ciszy, kiedy jestem sama w domu, nie ma dzieci, są w szkole i mogę sobie chwilę posiedzieć po prostu. Okej, ja jestem akurat w trakcie robienia obiadu, smażę kotleciki i właśnie przyszło mi moje zamówienie. Słuchajcie, zamówiłam dla Antosi, no i w sumie tak do domu, do grania dla Antoszki i dla Leny, grę taką. Ja ją widziałam gdzieś na Instagramie, chyba pokazywała ją Lena Olszewska, jak nie kojarzę, zapomniałam. Ona z tą karmelką swoją grają i ja jej obserwuję, no i właśnie widziałam tą gierkę, bardzo fajna, ciekawa. Słuchajcie, tutaj na opaskach nakładamy kartki, czwórka graczy, no i zgadujemy osoba, która ma tą opaskę na głowie, wszyscy inni opowiadają, co widzimy na tym obrazku i właśnie takie zgadywanki. Myślę, że bardzo fajna gierka do takiego wspólnego czasu na wesoło, także mogę Wam zostawić linka na dole, ja ją kupowałam na Allegro, o właśnie ze sklepu, bo liczą się chwile i to jest, słuchajcie, sklep Bonito, o tak. I chyba zobaczę sobie, co oni tam jeszcze ciekawego mają. A ja tymczasem idę na grządkę, bo już tam widziałam, że gdzieś koperek i szczypiorek, więc nie, to będzie do ziemniaczków. Tutaj rośnie pietruszeczka, tutaj taki duży szczypiorek, a tutaj szczypioreczek idealny, który będzie do ziemniaczków. I mizerii, pechota. Wiatr dzisiaj wieje, ale cieplutki. A tutaj już poziomki będą rosnąć niedługo na tych grządeczkach. Malinki też się powoli wypuszczają. Szczypiorek jest, będzie idealny do kanapek. Powiem Wam, że nawet nie sądziłam, że tak dużo już jest tego szczypiorku, także myślę, że dzisiaj wleci, słuchajcie, bo mam ser biały na popołudniu na kanapeczkach, ser biały ze szczypiorkiem. Miodzio, a teraz idealny będzie do ziemniaczków i do mizerii, także zabieram się za obiadek. No przecież. Pszczółki? Tak. Pszczółkę mam? Tak. To może o, pszczółkę mam, tak. Super, to teraz chodź tu. Następny, proszę. Dawaj kolejną. Ja wybieram tobie karteczkę. Poczekaj, to nie, bo to jest za trudne. O, 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 o. Ja wybieram tobie to, a ty mi co wybierasz? No, wybieraj mi. No, co mi wybrałaś? Nie patrzę, przyczep. Okej, dobra, siadaj. I teraz słuchaj, co ty masz. Ty, a nie możesz patrzeć, patrz właśnie. Ty masz coś, co pływa pod wodą. Jesteś w akwarium. No. Małe. Co? Ryba? Tak. Rybka, popatrz. No. To wygląda jak z tej bajki. O złotej rybce. No, dzień dobry w wtorek. Właśnie odstawiłam dziewczyny do szkoły, jadę do Gabrysi na paznokcie i zapewne będzie kuku. Zrobiłam sobie tutaj takiego zadziora wczoraj, że Jezu! Nie wiem, czy Wy też tak czasami macie, dajcie mi się znać dziewczyny, że po prostu mam skórkę i zamiast iść po te cążki, albo obcinać, albo cokolwiek i obciąć, to ciągnę, drapię i wczoraj sobie taką ranę zrobiłam, że jestem przygotowana na to, że dzisiaj będzie mnie szczypało i piekło, jak będzie mi robiła tego paznokcia. Hello. No, a tak, ja mówię dzień dobry, a pani nie jest skupa. Czekajcie, wyjadę. No więc jedziemy, a dzisiaj aura jest totalnie jesienna, niestety pada deszcz. Wczoraj, powiem Wam, że na te urodziny niedzielne to się nam tak naprawdę pogoda udała, że jestem po prostu w szoku, bo było przepięknie, słonecznie,
cudowna. Natomiast w poniedziałek już się pogoda niestety zaczęła psuć, bo zaczęło być bardzo wiecznie, dużo wiatru i tak dalej. A dzisiaj od rana leje. No, niby nie ma takiego, nie ma jakiegoś mega zimno. Nie ma mega zimno, nie jest zimno, ale pada. Więc ja dzisiaj dla rozchmurzenia aury założyłam sobie tą różową kurtkę. No powiem wam, że jak robiłam haul właśnie, mierzymy z tymi ciuchami z Sinsay, to wiele z was było zainteresowanych tą kurtką i później dostawałam cały czas wiadomości, że wyprzedane. Powiem wam, że ta kurtka w Sinsay to się ogólnie sprzedała jak świeże bułki chyba. Cieszę się, że jej nie zwróciłam, zostawiłam ją sobie i co? I możecie się zapisać, dziewczyny, do powiadomień o dostępności. Ja czasami się tak zapisuję, jak widzę, że jest coś bardzo fajnego, no ale to też trzeba polować, bo myślę, że bardzo dużo osób się ogólnie zapisuje na takie powiadomienia i niestety to trzeba też polować. I mam pod spodem tą czarną bluzkę z tego kompletu czarnego, właśnie też z tego zamówienia. Ona jest taka bardzo elastyczna, dosłownie jak strój do ćwiczeń, więc ona mi tak sięga troszeczkę nad pępek. No i w sumie dzisiaj jestem cała z Sinsay, bo spodnie też mam z Sinsay, ale to może później wam pokażę, jak będzie możliwość, gdzie pokazać. Także jedziemy. Skupiam się na drodze, powoli, trzeba jechać. Dzień dobry! Do domku z nowymi pazurkami i tak jak ostatnio mówiłam, że następnym razem będziemy robić inny kolor tego lakieru, tak też zrobiłyśmy. To jest ten sam lakier, który miałam ostatnio, czyli z tymi takimi drobinkami, kropeczkami, jakby ciapkami, tylko w pięknym takim niebieskim kolorze. Tak mówię, Gabrysia, wybieraj inny lakier z tej serii robimy, ale następnym razem już będzie na pewno zupełnie coś innego, żeby nie było nudno. Ja jadę teraz do domku. Jeszcze byłam tak szybko w Action, ale słuchajcie, nie robiłam jakichś zakupów, bo w sumie szkoda hajsu wydawać, ale kupiłam klamrę do włosów, długopisy Lenie do szkoły i takie bardzo fajne podstawki na szklaneczki pod drinka na grilla. Takie drewniane, fajne, tanioszka, grosiki kosztowało. Także jadę teraz do domku, jeszcze wcześniej muszę oczywiście wstąpić gdzieś do spożywczego, kupić jedzenie i powiem wam, jak to jedzenie się kupuje, to najwięcej hajsu idzie, naprawdę, naprawdę. Także jedziemy, aura piękna. A w ogóle, dziewczyny, poszłam właśnie tam do Gabrysi, u Gabrysi w tym salonie obok, jej siostra Milena ma salon fryzjerski i wszystkie zachwycały się moją kurtką. Ja wiem, że po ostatnim tym moim vlogu, jak pokazywałam wam mierzymy, że te kurtki się wyprzedały. Aktualnie są wszystkie rozmiary dostępne online. Gabrysia zamówiła, Milena zamówiła, Ola zamówiła. Także wszystkie będziemy w tych kurtkach chodzić, więc jak jesteście zainteresowane, bo chciałyście ostatnio zamówić, a niestety były wyprzedane, sorry za te turbulencje, ale ta Tuchowska tutaj na Tuchów z Tarnowa to jest po prostu okropna. A nie trzymam telefonu w ręce, żeby nie było, wiecie. Także możecie sobie zamawiać. Ja mam rozmiar L, specjalnie wzięłam taki większy, żeby ona była taka oversize'owa bardziej. Także daję cynka, czy kurtki dostępne. Jezu, dobra, kończę, bo nabawicie się choroby lokomocyjnej. Proszę, jestem już w domu. Wszystko sobie co nieco ogarnęłam. Kurczę, włosy sobie tutaj tak klamrą spiąłam tylko i tak nie wygląda to. Ale już wam pokażę, co zamawiałam sobie z Niemhem, bo tak sobie pomyślałam, że sobie tutaj przyniosłam po prostu tą paczkę i wam pokażę. Natomiast słuchajcie, czekajcie, bo tu jest niby góra. Tak, tak. Dziwne.
Zamówiłam w zasadzie tylko, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie kosmetyki do pielęgnacji. Kilka nowości, ale czekajcie, może to otworzymy razem. No to jak tutaj góra, pisze tu góra, a to wcale nie jest góra. No, czekamy. Okej. Dobra, już wam pokażę, co zamówiłam. Okej, nie, no faktycznie to było dobrze stało, a inaczej zapakowane. Może ja sobie to wyciągnę wszystko i już wam pokażę. Dobra, i słuchajcie, wszystko, co przychodzi w Niemczech, jeżeli chodzi o chemię, to jest zaklejone, zabezpieczone i to mi się bardzo podoba. I ja zamawiałam wczoraj rano, myślę, tak, chyba wczoraj rano zrobiłam zamówienie. Słuchajcie, dzisiaj już, tak jak mówię, mam przesyłkę. Pokażę wam, odwrócę kamerkę i pokażę wam właśnie, co zamówiłam, bo mam tutaj trochę nowości dla mnie, także już wam pokażę. I jeżeli chodzi o zamówienie, to tak jak mówię, sama praktycznie pielęgnacja. Wzięłam dla mojego Staszka dwa żele do kąpieli pod prysznic, 500 ml jeden. My wzięliśmy te z Palmolive, one są bardzo fajne. Ten jest naprawdę zarąbisty, tego jeszcze nie miałam, w sensie nie mieliśmy. Ja ogólnie bardzo lubię męskie zapachy, jeżeli chodzi o żele. Tutaj odżywkę do włosów dla dziewczyn. Ja miałam już tą odżywkę i powiem wam, że na takie włosy właśnie naturalne bardzo fajnie ona się sprawdza. Jeszcze miałam jeden szampon. Gdzie jest? O, tutaj. A nie, nawet dwa, widzicie? Marka Natigo. To słyszałam fajne opinie. Tutaj wybrałam szampon z granatem do włosów farbowanych, a tutaj z zieloną herbatą i limonką. I to jest szampon, o ile sobie dobrze przypominam, o tak, do takiej codziennej pielęgnacji, także mamy takie dwa szampony. Myślę, że to jest głównie tak dla Antosi i dla Lenki, ponieważ ja aktualnie używam kuracy, zaraz wam ją pokażę. I tutaj jest. Tutaj jeszcze dwa żele pod prysznic, ten Melado. Powiem wam, że mam z tej firmy dwa inne żele, wykańczam już. I powiem wam szczerze, że one naprawdę bardzo fajnie nawilżają. Są takie totalnie świeże, owocowe. Ten akurat jest tutaj, z czym on jest? Z kokosem i granatem, tak. Także zaraz zobaczę, jak on pachnie. Tutaj wzięłam jeszcze taki limetkowy, limonka z Elkos i na wypróbowanie, to mnie bardzo zaciekawiło, to jest takie mleczko z ekstraktem owsa, chyba, o ile sobie dobrze przypominam, nie ma tutaj po polsku, ale tego jestem bardzo ciekawa, czy to będzie faktycznie takie bardzo regeneracyjno nawilżające. No i takie moje zamówienie, tutaj wzięłam jeszcze Antosi pastę, zamawiałam oczywiście z tym moim kodem rabatowym, ekspresowo doszło, więc daję wam tutaj znać, że jeszcze kod rabatowy działa, a ja odklejam te naklejki i zobaczymy, jak to wszystko pachnie. Dobra, hejka, ja słuchajcie, jestem już po kąpieli, wykąpałam się i tak sobie pomyślałam, że zakończymy tutaj vloga z pielęgnacją moją taką wieczorną. Tak sobie pomyślałam, że może akurat was to zainteresuje. W ogóle słuchajcie, afta na języku mi się zrobiła i kurde, tak mnie boli, źle mi się mówi. Wypielęgowałam całe ciało, ponieważ teraz mam dzisiaj i jutro takie wieczorne pielęgowanie całego ciała, żeby resztki samoopalacza fajnie zeszły i powiem wam, że bardzo, bardzo serdecznie wam, dziewczyny, polecam ten peeling z Noble Health, z tej serii Dead Slim Cellulite. Jest to peeling cukrowy z kawą, która cudownie. On jest taki ciemny, taki bardzo, bardzo gęsty. Możemy go używać albo na sucho, wtedy jest takim konkretniejszym, mocnym zdzierakiem, albo jak macie bardziej taką wrażliwą skórę, to raczej zachęcałabym, żeby najpierw zmoczyć ciało, a później użyć tego peelingu. I muszę wam powiedzieć, że on cudownie złuszcza martwy naskórek, rewelacyjnie wygładza, ponieważ tutaj mamy też oleje. Mamy na przykład olej z pestek winogron, więc mamy cudowne nawilżenie tej skóry, skóra jest bardzo gładziutka, delikatna. Po tym peelingu, po tym
Ale peelingu ja już nie używam balsamu, bo ta skóra jest naprawdę cudownie nawilżona. Także dzisiaj użyłam, jutro jeszcze raz użyję i pojutrze na noc opalę się samoopalaczem. Także polecam Wam serdecznie. Dostaniecie go oczywiście na Noble Health. Tam cały czas działa mój kod rabatowy. A na twarz tak wygląda, słuchajcie, moja twarz bez niczego. W sumie to już nawet samoopalacz mi tu powoli schodzi. Takie bardzo delikatne przebarwienia już mam. Myślę, że to jest zasługa, słuchajcie, tego peelingu kwasowego, który ostatnio, to już będzie chyba z 2 tygodnie temu, chyba tak, kupiłam sobie po obejrzeniu transmisji live na profilu Ekobieca. Dziewczyna, która zajmuje się właśnie sprzedażą tych kosmetyków, czyli Linia, robiła recenzję, opowiadała o kosmetykach i ja właśnie skusiłam się na ten peeling. On akurat wtedy po fajnej takiej cenie promocyjnej był. Jest to peeling AHA 30%. Tutaj mamy kwas migdałowy, winowy, glikolowy, mlekowy, cytrynowy. Bardzo fajnie on się nadaje, dziewczyny, do cery problematycznej. Jeżeli macie trądzik, jeżeli macie na przykład problemy na skórze, jeżeli chodzi o dekolt i plecy, wychodzą Wam krostki, to naprawdę polecam takie produkty, typowo właśnie peelingi kwasowe, nakładać sobie chwilę, te 10-15 minut na skórę, czy to dekolt i twarz, po czym zmyć letnią wodą, żeby zneutralizować te kwasy. I faktycznie, no muszę Wam powiedzieć, że koloryt mojej cery jest naprawdę bardzo ładnie ujednolicony. Dodatkowo oczywiście suplementacja, witamina C i tak dalej, dobra pielęgnacja, to też wszystko tak jakby wiąże się ze sobą i taki mamy efekt. Natomiast faktycznie bardzo fajnie mi się ten peeling sprawdził. Ja nie wiem, czy on jest aktualnie w Ekobiecej na promocji, natomiast myślę, że warto się nim zainteresować. I właśnie zaraz nawet napiszę do mojej Kasi, bo ona też sobie wtedy z mojego polecenia zamówiła ten peeling i ciekawa jestem, jak jej się sprawdził. A teraz na twarz po umyciu nałożę sobie peeling enzymatyczny Slavia Cosmetic, z tego względu, że moja skóra jest już dosyć fajnie wygładzona, ale dobrze by było nałożyć sobie coś jeszcze, tak ja zawsze paluchem. I ja sobie taką troszkę większą warstwę nakładam właśnie tego peelingu zawsze na twarz. On cudownie pachnie, tak powiedziałabym, delikatnie różą. I naprawdę bardzo fajnie złuszcza martwy na skórę. Jeżeli macie skórę wrażliwą, delikatną, raczej unikacie takich mocnych dzieraków, to właśnie peelingi enzymatyczne są jak najbardziej dla Was. Ja o kosmetykach Slavii robiłam już recenzję, robiłam film, więc jak jesteście zainteresowane tą marką i więcej posłuchać na przykład o tym peelingu, to oczywiście zachęcam do obejrzenia filmu. No i ja sobie taką warstwę, tak zawsze mam ręce ufajdane i zbieram jeszcze drugim palcem, żeby mi tego nie marnowało się i nakładam. Także ja sobie w tym peelingu myślę, że tak pochodzę z 15-20 minut, posiedzę, w międzyczasie sobie coś tam porobię, zmyję i dzisiaj na twarz mam ochotę nałożyć sobie tę pielęgnację kolagenową z Noble Health, czyli krem na noc. Najpierw serum nakładam, to kolagenowe, a później ten krem kolagenowy na noc, który cudownie zmiękcza, odżywia skórę, także może za chwileczkę jeszcze Wam pokażę. Dobra, specjalnie przyniosłam tutaj te kosmetyki, bo zazwyczaj taką pielęgnację, jeżeli chodzi o kremy, sera i tak dalej, to oczywiście nakładam w pokoju przy toaletce, ale tutaj Wam przyniosłam, żeby tutaj już tak stąd zakończyć tego vloga taką przyjemną pielęgnacją. I tak, ja zazwyczaj nakładam sobie najpierw taką jedną warstwę tego sera. Czekam, aż się delikatnie wchłonie, ale nie tak całkowicie. Z tego względu, że jak on, nałożycie sobie jakiekolwiek serum i tak dosłownie za chwileczkę nałożycie krem, jakiś taki intensywnie odżywczy, nawilżający, to mamy takie naprawdę mega skumulowane to działanie i to te składniki aktywne tworzą taką bombę po prostu odżywczą. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli macie jakieś kosmetyki pielęgnacyjne czy kremy, sera, które wymagają odczekania chwili, aż się składniki wchłoną. Tak jest na przykład bardzo często w przypadku kosmetyków Basic Lab. Zachęcam Was do poczytania ich profilu na Instagramie, bo tam są różne ciekawe informacje. Czasami jest tak, że mamy jeden składnik na przykład w serze,
który potrzebuje czasu, żeby nie oddziaływały źle na siebie te składniki, więc musimy chwilę poczekać. Natomiast tutaj mamy takie typowo naturalne, powiedziałabym, składniki. Tutaj nie ma takich substancji, które jedne z drugimi źle po prostu się łączą. I ja nakładam właśnie po tym serum, ten jest akurat nadziej, nakładam po tym serum krem kolagenowy na noc. On tutaj jest z bakuchiolem, z ekstraktem z kawioru, z kolagenem. Bakuchiol, czyli taki dzisiaj bardzo popularny składnik, jeżeli chodzi o kosmetyki. W kosmetykach to jest taki jakby roślinny odpowiednik retinolu na przykład. Słuchajcie, jeżeli macie skórę wrażliwą na retinol i na przykład próbowałyście sobie jakieś pielęgnacje wprowadzić z retinolem, natomiast skóra Wam się podrażniała, nie przyjmowała, po prostu źle na Was składniki, retinoidy wpływają, to bakuchiol jest dla Was odpowiednim, idealnym rozwiązaniem. Do retinoidów oczywiście musimy zbudować tolerancję, więc to trzeba powoli, stopniowo wdrażać, żeby te retinoidy na Was dobrze działały. Natomiast teraz, jak mamy ten sezon taki wiosna-lato, to jest zły moment na wprowadzanie retinoidów, ponieważ wtedy skóra jest naprawdę bardzo przewrażliwiona, wrażliwa, a promienie słońca temu nie sprzyjają. Więc zachęcam Was właśnie do szukania wtedy w składnikach kosmetyków bakuchiolu. No i też zachęcam Was do tego, żebyście sobie trochę o tym poczytały. I jeżeli miałabym Wam coś polecić, to jeżeli na przykład kupiłyście sobie ten krem kolagenowy na noc z Noble Head, to ja Wam serdecznie polecam, żebyście spróbowały sobie nałożyć ten krem jako taką maskę na noc. Czyli nakładamy 2-3 razy więcej tego kremu na twarz, taką troszkę większą warstwę, idziemy spać i rano, słuchajcie, buzia jest cudownie mięciutka, odżywiona, nawilżona, delikatna, przepięknie rozświetlona, bo tutaj mamy ten ekstrakt z kawioru, który naprawdę cudownie działa na takie ujednolicenie też naszej skóry. I ja powiem Wam szczerze, że kiedyś jak sobie spróbowałam, tak nie wiem, tak w sumie z głupa i przez przypadek nałożyłam po prostu za dużo tego kremu, bo coś oglądałam. No i myślę sobie, dobra, nie będę tego zmywać, idę spać i rano skóra jest tak mięciutka, tak delikatna, także też możecie ten krem właśnie w ten sposób użyć. I tak jak mówię, jak ja sobie zmyję ten peeling, w sumie to za chwilę, bo już tak gadam i gadam, to może go zmyjemy, to nałożę sobie tą pielęgnację i będziemy kończyć. Także żeby tutaj tak nie schylać i tak dalej, zmywam peeling, uwielbiam ten peeling. On jest na tyle delikatny, że słuchajcie, on nie szczypie po twarzy, a naprawdę bardzo fajnie złuszcza martwy naskórek i skóra robi się taka bardzo delikatna, wygładzona i taka lekko napięta. Także no, te kosmetyki też Wam serdecznie polecam, podlinkuję Wam je na dole. A z tego, co widziałam, jak obserwuję profil Sławia, szykują się jakieś nowości, także jestem ciekawa. Dobra, ja zmyłam sobie ten peeling. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, dziewczyny, że jeżeli używacie na przykład kremów mocno kolagenowych albo macie sera kolagenowe, to bardzo dobrze jest serum kolagenowe nałożyć, słuchajcie, i z kwasem hialuronowym, ogólnie kosmetyki z kolagenem i kwasem hialuronowym, jeżeli macie, to bardzo dobrze jest tego typu produkty nałożyć na jeszcze taką, powiedziałabym, nawet lekko zwilżoną skórę, nie jak ona tak całkowicie wyschnie, z tego względu, że słuchajcie, kwas hialuronowy najlepiej wiąże się z wodą, więc ja sobie delikatnie tutaj, o, jeszcze tak wodą po prostu przemyję tą twarz. No i tutaj mamy pipetkę. Powiem Wam, że rewelacyjnie to serum sprawdza się, dziewczyny, również pod algi i rewelacyjnie sprawdza się pod makijaż. I ja taką troszkę większą warstwę tego sera dzisiaj nałożę, właśnie z tego względu, że zrobię sobie ten taki zabieg na noc po prostu, czyli taka intensywniejsza i większa warstwa tego. I właśnie zanim jeszcze to serum się wchłonie, to nałożę od razu właśnie kremik. Nowe mam opakowanie i taką naprawdę większą warstwę w postaci właśnie takiej maski nałożę. O, widzicie, że nie będę tego wszystkiego rozcierać dokładnie, tylko taką większą warstwę. Nałożę sobie go i pójdę sobie coś obejrzeć jeszcze, może jakiś serial czy coś takiego
i do spania. I słuchajcie, skóra jest po prostu tak mięciutka. O, tak. Nie będę nawet, widzicie, tego wcierać. To mi się po prostu wszystko pięknie wchłonie. Oczywiście pamiętajcie, dziewczyny, że kremy, sera, wszystko przeciągamy na dekolt, bo szyja i dekolt naprawdę ma bardzo cienką skórę i to są miejsca, po których najczęściej, najszybciej widać oznaki starzenia, słuchajcie. No i dłonie, więc dłonie też trzeba nawilżać. Także taka mocna, konkretna dawka tego kremu, intensywna bomba i rano wstanę po prostu jak nowonarodzona. A plan na jutro jest jeszcze taki, że muszę sobie zrobić odrost, bo nie mogę patrzeć na ten odrost. Także, no cóż, życzę Wam dobrej nocy. Pamiętajcie, że na Noble Health cały czas działa mój kod rabatowy na minus 20% i te kremy ogólnie możecie kupić w zestawie. Albo kupujecie zestaw, wtedy się bardziej opłaca, albo kupujecie osobno. Także bardzo fajna opcja, nie? No, także ja uciekam. Życzę Wam dobranoc, życzę Wam wspaniałego jutrzejszego dnia. Dzisiaj... Jutro zmontuję tego vloga, chyba, no chyba tak, jutro zmontuję tego vloga i postaram się go jeszcze Wam wrzucić na kanał, a tymczasem buziaczki, trzymajcie się ciepło, opatrzcie, o takie te pazurki, no przepiękne są, powiem Wam, że Gabrysia jak zrobi paznokcie, to jest po prostu czad, naprawdę, serio, i coraz więcej dziewczyn jej zaganiam, uciekam, trzymajcie się, buziaczki.